Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem w tym wydaniu naszego programu jest Paweł Szafernaker, minister w Kancelarii Premiera. Witam, Szczęść Boże. Szczęść Boże. Przypada, mija rok rządu Beaty Szydło. To jest nasz główny temat naszej dzisiejszej rozmowy. Proszę Pana, jakby Pan mógł nam taką ocenę wystawić tego rządu, w którym zresztą Pan jest, no to jest trochę samoocena będzie, ale w tej skali od 1 do 6, to jaką by Pan ocenę swemu rządowi wystawił? Ja może zacznę od tego, bo to jest najlepsze miejsce, w którym dzisiaj rok po zaprzysiężeniu rządu Pani Premier można o tym powiedzieć i podziękować za pośrednictwem telewizji Trwam. Też o tym rozmawiałem z Panią Premier, że gdziekolwiek jesteśmy przez ten rok, jak Pani Premier dużo jeździła po Polsce, także po świecie, to czuła to wsparcie osób, które popierają rząd, które wspierają także modlitewnie nas. I myślę, że to jest najlepsze miejsce po roku z okazji rocznicy tego rządu, żeby podziękować tym wszystkim, którzy nas właśnie wspierają. To bardzo mocno odczuwamy, zwłaszcza to wsparcie modlitewne, biorąc udział w różnych uroczystościach, także religijnych. Ja wiem także, że jest akcja wsparcia modlitewnego dla poszczególnych posłów, senatorów, ministrów i to wszystko naprawdę bardzo doceniamy, dziękujemy. Cieszę się, że Państwo to doceniają, bo to teraz jaką wiem też, że jest grupa modlitewna, która mnie wspiera i za to chciałem szczególnie podziękować. W naszym dzienniku prowadzona rzeczywiście. Za Polskę, tak. Bardzo dziękujemy, bardzo jest to duża pomoc i czujemy to wsparcie na co dzień. To dobrze, to jest bardzo dla nas ważne. Jak Pan oceni swój rząd? Jeżeli chodzi o ocenę, myślę, że do tej oceny trzeba podejść z jednej strony, jeżeli chodzi o realizację programu wyborczego, uznaliśmy, że to, co obiecaliśmy Polakom w kampanii, to jest priorytet i będziemy to realizować. I uważamy, że dobrze to realizujemy w ciągu tego roku, ale podchodzimy do tego pokornie. Czyli to znaczy, czwórka, piątka. Podchodzimy, panie redaktorze, pokornie, bo każda władza musi podejść pokornie. Błędów się nigdy nie ustrzeżemy, bo jesteśmy tylko ludźmi i te błędy każda władza popełnia, tylko ważne, żeby władza umiała wyciągać wnioski z tych błędów. I jestem przekonany, że nasz lider, prezes Jarosław Kaczyński, pani premier Szydło, lider tej ekipy rządowej, umieją wyciągać wnioski i na pewno w ciągu tego roku pokazaliśmy, że jeżeli były jakieś wątpliwości co do pewnych decyzji, czy pewne decyzje nie poszły tak szybko, jak chcielibyśmy, bo bardzo często spotykamy się z ludźmi, którzy mówią, że te decyzje nie są tak szybkie, jakby oczekiwali, to na pewno podchodzimy do tego pokornie. Podpisaliśmy z Polakami kontrakt na 4 lata i gwarantuję, że właśnie nasi liderzy są gwarantem tego, że ten kontrakt zostanie zrealizowany. Także uważam, tutaj że... Tutaj się przekonamy za 4 lata, czy to będzie zrealizowany ten kontrakt. Natomiast ten rząd Pan ocenia dobrze, bardzo dobrze, celująco. Uważam, że ten rząd działa dobrze, czasami bardzo dobrze. To który minister działa bardzo dobrze? Panie redaktorze, my trafiliśmy w ciągu tego roku na taką sytuację, że odziedziczyliśmy wiele ministerstw po 27 latach takich, 25 latach, 27 latach takich dużych zapuszczeń. I jak myśleliśmy, że pewne rzeczy da się zrobić w czasie kampanii, tak rzeczywistość, którą zastaliśmy, nie zawsze była tak optymistyczna, jak ją widzieliśmy z ław opozycji. I to na pewno to jest taka pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest taka, że trafiliśmy na Polskę resortową. To znaczy naprawdę na co dzień, ja szczególnie jako młody minister, było to dla mnie największe zaskoczenie tego roku. Polska resortowa, to znaczy my szliśmy z konkretnymi projektami i po jakimś czasie okazuje się, że jeden, drugi, trzeci projekt utknął gdzieś w departamencie, w jakimś jednym resorcie, w drugim. Zastanawiamy się, kiedy on będzie na Komitecie Stałym Rady Ministrów, na Radzie Ministrów, bo tak byli przystosowani i przyzwyczajeni urzędnicy, że mieli bardzo duży wpływ na procedowanie pewnych projektów. A my obiecaliśmy Polakom, że te projekty będą procedowane szybko, realizowane według tego harmonogramu, który przyjęliśmy. I na pewno przełamanie tej Polski resortowej, dlatego tak ciężko pewne kwestie związane z projektami czy z działaniem ministerstw jednoznacznie tak ocenić. Proszę Pana, to jest jasna sprawa, że te zaszłości są bardzo trudne do przekroczenia. Natomiast ja się dziwię, że Państwo byli zdziwieni tą Polską resortową, bo Państwo mieli doświadczenie, PiS miał doświadczenie w rządzeniu przez 2 lata i wtedy też ta Polska resortowa była i te bariery były, więc tutaj nie powinno się inaczej rządzi się w koalicji. Usprawiedliwiać. Inaczej się rządzi w koalicji, a inaczej... Polska resortowa jest czy w koalicji, czy nie koalicji.
koalicja. Na pewno niektórzy, dlatego my przełamujemy to. I te zmiany w ciągu roku, które były w rządzie, tam połączenie Ministerstwa Finansów, w tej chwili, że pełni jedna osoba, pan premier Morawiecki, Ministerstwo Finansów, Rozwoju, to jest właśnie, między innymi właśnie w tym kierunku idziemy, żeby tą Polskę resortową przebijać. I także ta wygaszenie Ministerstwa Skarbu, to co obiecaliśmy. I stąd te zmiany personalne w ciągu roku. Więc na pewno bardzo ciężko ocenić pojedyncze dokonania ministrów, ale jako drużyna jestem przekonany, że jesteśmy bardzo dobrą drużyną i pani premier jest liderem tej drużyny rządowej, a pan prezes Jarosław Kaczyński całego zaplecza parlamentarnego, bo my jako ministrowie musimy pamiętać o jednym, że gdyby nie, to jest tak, nie bylibyśmy ministrami, nie podejmowali dzisiaj tych decyzji, gdyby nie zaplecze parlamentarne, które zostało wybrane przez Polaków rok temu. Więc mamy tą pamięć i cały czas te kwestie w pamięci i pamiętamy, że gdyby nie Polacy nie zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, na posłów w swoich powiatach, okręgach i tak dalej, nie byłoby tego rządu. I my o tym codziennie pamiętamy. To pana zdaniem, który z ministrów zrealizował najwięcej obietnic, które państwo deklarowali nam, wyborcom, w kampanii wyborczej? Czy to jest pani minister Rafalska, czy może inny minister? Pani premier podzieliła resorty tak mniej więcej na trzy grupy. Pierwsza grupa to były resorty związane z rodziną i to właśnie przede wszystkim pani minister Rafalska, ale także inne resorty związane z decyzjami społecznymi, prorodzinnymi, prospołecznymi, bo uznaliśmy, że no, to jest podstawa, od której powinniśmy zacząć rządzenie, czyli rodzina, inwestycja w rodzinę leżała u podstaw naszych decyzji w pierwszym roku. Także to drugie to były te resorty bezpieczeństwa. Czyli bardzo duża praca pana ministra Antoniego Macierewicza, pana ministra Błaszczaka, związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, z przygotowaniem szczytu NATO, z tym wszystkim, za co odpowiadają za bezpieczeństwo. Trzecia grupa to ministerstwa związane z rozwojem i to na pewno jest przed nami ten rok, czyli realizacja planów, które przygotowaliśmy związanych z rozwojem i z reindustrializacją, z uprzemysłowieniem. Pan wicepremier Morawiecki, pan premier Ministerstwo Morawiecki, Rozwoju, tak. Ministerstwo Finansów. Pana zdaniem, to kiedy my jako Polacy już nie tylko będziemy słyszeć o programie, planie Morawieckiego, a odczujemy ten program? Ja powiem tak, panie redaktorze, szanowni państwo, to jest tak, że my u podstaw swoich założeń założyliśmy, że będziemy przywracać programami, które będziemy realizować, godność i tym grupom społecznym, które zostały wykluczone w trzeciej RP. I od tego zaczęliśmy. Jestem przekonany, że Polacy już odczuwają to, że weszły w życie programy, dzięki którym na przykład polskie rodziny mogły pierwszy raz pojechać na wakacje w tym roku. Ale to więc jeżeli chodzi o odczuwanie skutków rządów, to jest przykład tego, że już to się dzieje. Jeżeli chodzi o plan pana premiera Morawieckiego, to tak jak pan wie, w ramach tego planu już się zaczęły pewne rzeczy dziać. To znaczy mamy na przykład ustawę stoczniową autorstwa pana ministra Marka Gróbarczyka, bo powołaliśmy Ministerstwo Gospodarki Morskiej po to, żeby było właśnie kołem zamachowym też tego uprzemysłowienia. To znaczy to, że nasi poprzednicy zamykali stocznie, a my chcemy stworzyć takie warunki, żeby w Polsce budowano duże jednostki. I to już się dzieje, bo stworzyliśmy ustawę stoczniową i to już się na Pomorzu Zachodnim rozpoczęło, jeżeli chodzi o stworzenie specjalnej strefy ekonomicznej, na której tam będzie... Tam już przedsiębiorcy pojawili? W tej chwili jest ustawa, która przeszła przez parlament i są, powiedzmy sobie, kwestie związane z kontraktami ustalone przez pana ministra Gróbarczyka i to będzie się dziać w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o plan odpowiedzialnego rozwoju, o działania ministra premiera Morawieckiego, to jest tak, że my, o czym państwo powinni wiedzieć, uratowaliśmy i Ministerstwo Rozwoju na przełomie poprzedniego i tego roku uratowało 30 miliardów złotych z środków unijnych, które mogły być stracone przez opieszałość naszych poprzedników. To była niesamowita, tytaniczna praca, na początku roku wykonana, dzięki czemu pewne inwestycje w tej chwili będą mogły być wykończone. Jest plan odpowiedzialnego rozwoju i także on będzie w najbliższym czasie w parlamencie założenia tego planu przedstawione na jednym z najbliższych posiedzeń
Sejmu, rząd już go przyjął, to też są pakiety ustaw dla przedsiębiorców, to też są kwestie związane z tym, co przyjął dzisiaj rząd, czyli pakiet 100 ustaw, 100 poprawek dla przedsiębiorców i biznesu, o czym będzie mówił pan premier Morawiecki w najbliższych dniach, czwartek, piątek na kongresie 590 w Rzeszowie. To jest tak, że pomogliśmy programami, skierowaliśmy pierwsze programy ku rodzinie, w tej chwili będziemy pomagać pracownikom, przedsiębiorcom. Też chcemy, tak jak pan wie, odbywa się dyskusja w ramach rządu, żeby uprościć podatki i na pewno w najbliższych miesiącach ku temu rząd będzie dążył. No tak, właśnie jaki będzie kierunek tego uproszczenia, tego procesu uproszczenia podatków? Państwo deklarowali przed wyborami sprawę podniesienia kwoty wolnej od podatku. To jest sprawa dotycząca nas, podatników, osób fizycznych, którzy płacą podatki. Natomiast tutaj czekamy też na uproszczenie chociażby podatków związanych z działalnością gospodarczą. Podatek VAT jest bardzo skomplikowany. Czy coś się w tej sprawie dzieje, żeby ten podatek uprościć, żeby przedsiębiorcy nie żyli w strachu, że coś się pomylą, a tam przecież jest 1500 stron chyba jest załączników do tej ustawy. Tak, w tej chwili trwają nad tym prace i pani premier zapowiedziała, że do końca roku kierunki tych prac zostaną przedstawione opinii publicznej. Każdy rząd po kolei do tej pory w trzeciej RP mówił o tym, że trzeba to zrobić, a my to zrobimy, żeby uprościć sprawy podatkowe. To znaczy nie może być tak, że tak jak pan redaktor tutaj słusznie wskazuje, że one są niezrozumiałe dla przeciętnego obywatela. To znaczy muszą być jak najbardziej uproszczone i już pewne propozycje są, one w ramach rządu, w ramach konsultacji międzyresortowych się odbywają. Czyli uproszczenie podatków, no i chcemy, żeby ten podatek, przede wszystkim kwestie podatkowe były sprawiedliwe, bo ten rząd też jest takim rządem przede wszystkim, który stawia na sprawiedliwość społeczną i przywraca tą sprawiedliwość. Oczywiście mamy świadomość tego, że nie uda się tego wszystkiego zrobić w miesiąc, dwa, dziesięć i rok, ale założyliśmy, że tą sprawiedliwość społeczną będziemy kolejnymi decyzjami przywracać i te podatki, kwestie podatkowe też muszą być oparte. To proszę pana, czy już jest zapadła decyzja, że nie będzie podniesienia tej kwoty wolnej od podatku, o której państwo mówili w wyborach, tylko będzie jakaś inna forma rekompensaty zwrotu podatkowego dla obywateli? Pani premier postawiła przed ministrami zadanie, że ta obietnica z kampanii wyborczej ma zostać zrealizowana i ona zostanie zrealizowana. W tej chwili trwają, powiedzmy sobie, dyskusje międzyresortowe, w jaki sposób ma być to skutecznie rozwiązane, tak żeby jednocześnie przystosować do tego cały system podatkowy i tak jak mówię, w najbliższych tygodniach jestem przekonany, że takie propozycje zostaną przedstawione i kierunki zmian. Proszę pana, a kiedy będzie obniżka podatku VAT? Panie redaktorze, w tej chwili jest utrzymana stawka podatku, właśnie, ale jest to też związane z tym, że my przede wszystkim na najbliższy rok pani premier też wyznaczyła cel, czyli jeszcze bardziej niż do tej pory uszczelnić kwestie związane z podatkiem VAT. I na pewno jeżeli w tym roku bez gruntownej zmiany, tylko były zmiany na zasadzie, powiedzmy sobie, pojedynczej, niesystemowej, do budżetu państwa już do końca sierpnia tego roku wpłynęło 10 miliardów złotych więcej niż planowano z VAT-u, to znaczy, że te wyliczenia, które wskazywały na to, że w ciągu roku wypływa z polskiego budżetu, z budżetu państwa blisko 80 miliardów z VAT-u, wynika z tego, że są bardzo realne, więc my mówiliśmy o tym, że będziemy zmierzać do tego, żeby uszczelnić system podatkowy. Już zostały wprowadzone pierwsze zmiany. Na początku przyszłego roku będą kolejne zmiany. Jestem przekonany, że te wpływy z VAT-u będą przyczynkiem do tego, żeby móc spełnić obietnicę powrotu do poprzedniej stawki VAT-u. Czy na przeszkodzie do spełnienia obietnic państwa z czasów kampanii wyborczej nie stanie sprawa spadającego PKB? Dzisiaj GUS podał informację, że za trzeci kwartał PKB wyniósł 2,5% rok do roku. To jest spadek dość duży, bo wszyscy liczyli, że będzie około 3, 1, a tu jest 2,5. Pan premier Morawiecki
zapowiedział, że z końcem roku, kwartał do kwartału, będzie wzrost. Będzie on wynikał przede wszystkim z tego, że ruszyliśmy te inwestycje unijne, które pod koniec zeszłego roku, przed zmianą rządu, zostały zaniechane. I blisko 40% wszystkich inwestycji to są inwestycje w tej chwili unijne, więc jest to bardzo duża część. Jeżeli zostały wyhamowane, to to PKB miało prawo w tym drugim, trzecim kwartale tego roku, zgodnie z prognozami pana premiera Morawieckiego, wyhamować, ale tutaj pan premier odpowiedzialny za finanse, za rozwój, wskazuje na to, że w związku z tym odblokowaniem tych inwestycji unijnych PKB kwartał do kwartału będzie wzrastało. Dobrze, to tutaj pan przedstawił dość długą listę sukcesów rządu. To teraz jakie są porażki? Na pewno kwestie związane z komunikacją nie były tak być może przedstawiane, jakby sobie wszyscy założyli. Jaką komunikacją? Bo chodzi, ja rozumiem, że chodzi o przekaz medialny, tak? Żeby było nie najlepiej, tak? O to, że powinniśmy umieć dobrze chwalić się swoimi sukcesami. Nie zawsze nam to wychodziło. To ja chyba państwa pochwalę. Naprawdę, tak? Nieźle wam to wychodzi. Nie zawsze nam to wychodziło i myślę, że przy tylu reformach to zawsze pewne jakieś tam zaniedbania komunikacyjne, jeżeli realizuje się tyle reform naraz, mogą występować, ale na pewno z tym będziemy wyciągać z tego wnioski, na pewno będziemy też wyciągać wnioski z tego, co żeśmy zrealizowali, ale zostało źle zrealizowane, czyli choćby podatek handlowy. Od samego początku był procedowany pewien projekt tego podatku, był on w konsultacjach międzyministerialnych, były nanoszone pewne poprawki. Ostatecznie okazało się, że Komisja Europejska wniosła zastrzeżenia i na pewno nie było to zrobione tak szybko i tak skutecznie, jak powinno zostać. I jeżeli mówimy o porażkach, to na pewno podatek handlowy to jest taki błąd, który żeśmy w tym roku popełnili. A czy błędem nie było podpisanie umowy CETA, umowy handlowej z Kanadą? Panie redaktorze, to jest tak, że my w pewną, powiedzmy sobie, sytuację żeśmy odziedziczyli po naszych poprzednikach, którzy tę umowę negocjowali, ale mówiąc też, bardzo bijąc się w pierś, my zaniedbaliśmy pewną kwestię związaną z komunikacją, jeżeli chodzi o umowę CETA. I tutaj jestem przekonany, niestety ci, którzy tą umowę negocjowali, później najgłośniej krzyczeli, jakie są kwestie. Ta umowa jest bardzo kontrowersyjna, to przyznam. Najbardziej kontrowersyjne. Uważam, do rolników. Nie? Uważam, że od samego początku należało o tym rozmawiać, negocjować, konsultować z rolnikami. I jeżeli zostały popełnione błędy w komunikacji, to między innymi dlatego, że też narosły pewne legendy, które później trzeba było odkręcać. W tej chwili trwa ratyfikacja tej umowy i wiemy, że zgodnie z ustawą, którą żeśmy przeforsowali przez Sejm, jest potrzebna większość w parlamencie, ta kwalifikowana do ratyfikowania. Jestem przekonany, że ta debata jeszcze też przed nami. No tak, ale raczej Prawo i Sprawiedliwość, Nowoczesna i Platforma poprą tę ustawę, także ustawę ratyfikującą, więc chyba nie będzie tutaj żadnych przeszkód. Tak jak powiedziałem, tutaj pewien błąd komunikacyjny przy podpisywaniu tej umowy, przy decyzji o podpisaniu umowy przez rząd, pewien grzech zaniechania z naszej strony był. Na pewno trzeba konsultować i rozmawiać z ludźmi. Chyba nie chodzi o jakby grzech zaniechania w związku z komunikacją, czyli z przekazem PR-owym, a raczej z zawartością umowy. Tu jest problem. Z pewnymi kwestiami, które zostały powiedziane, a które nie do końca są zgodne z prawdą. I myślę, że to wszystko trzeba też wyjaśniać. I jeżeli okaże się, że dziś ta umowa nie nadaje się do ratyfikacji, to bo jest ten okres przejściowy i ona będzie ratyfikowana. Sam minister Jurgiel zgłaszał poważne zastrzeżenia co do tej umowy.
były zastrzeżenia na pewnym etapie Ministerstwa Rolnictwa. Ostatecznie rekomendacją decyzji Ministerstwa Rozwoju pana premiera Morawieckiego ona została podpisana, ale mówię, jeszcze nie ratyfikowana. To, żeby tutaj jasno wskazuje, że na pewno trzeba te wszystkie nieścisłości, nieprawidłowości czy niedomówienia wyjaśnić. Jeżeli się okaże, że ta umowa nie powinna być ratyfikowana, to jestem przekonany, że parlament podejmie taką decyzję, żeby była dobra dla Polaków, dla społeczeństwa. Może lepiej było nie podpisywać tej redaktorze, umowy i już nie zastanawiać się, czy będzie ratyfikowana, czy nie. Mieliśmy też taką sytuację, że ta umowa zmienia pewien stan prawny, który w obecnej sytuacji też nie jest dla nas korzystny. I teraz pytanie, powiedzmy sobie, czy pozostać w tym stanie niekorzystnym ratyfikacji, czy pozostać w stanie umowy sprzed wielu lat, która pewnych rzeczy nie określa, czy poczekać na tą ratyfikację. Także jestem przekonany, że ta dyskusja przed nami i na pewno będziemy się wsłuchiwać w głos Polaków i rozmawiać na ten temat z Polakami. Warto o tej sprawie dyskutować, bo to rzeczywiście będzie, ta umowa przyniesie bardzo brzemienne w skutki decyzje i będzie, no jednak konsekwencje poniosą i konsumenci, i producenci, i my wszyscy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu. Naszym gościem w tym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia był pan Paweł Szefernaker, minister w kancelarii premiera. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. Na Polski Punkt Widzenia zapraszamy już jutro o godzinie 21:40. Rozpoczynamy naszą audycję. Teraz życzę wszystkim dobrej, spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.